Pyk. 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 Dziękuję. Odpalamy. Bęk i działamy. Cześć ludzie. Dzisiejszy odcinek chciałem poświęcić lampom, które niedawno dostałem od firmy Fomei. Byłem bardzo sceptycznie nastawiony do tego systemu, ponieważ ci, którzy oglądają, na pewno wiedzą, jak bardzo zakochany jestem w swoim systemie, który używam do tej pory. Niemniej jednak bardzo zaskoczyły mnie te lampy i jestem mega zaskoczony jakością. System, który otrzymałem, nazywa się Fomei Digitalis Pro i to są lampy TX400 TTL i TX600 TTL. Są to lampy, które naprawdę bardzo mnie zaskoczyły, ponieważ po pierwsze nie są takie ciężkie, na jakie wyglądają. Są naprawdę fajne, lekkie. Są bardzo fajnie zaprojektowane. Palniki, co dla mnie było bardzo ważne. Nienawidzę tego, jak mi tu gdzieś lampy wystają i mogę je dotknąć palcem i przez to zniszczyć. Więc bardzo zależało mi na tym, żeby one były zakryte. One tutaj mają szybę. Zobaczcie. Mają szybę. Co jest super, bo można popalcować, nic się nie dzieje, i przetrzeć szmatką w razie czego. Mają bardzo silny uchwyt. Także bardzo łatwo się go też skręca i zakręca, co bywa niełatwe nawet w tych drogich. I bardzo fajnie chowa się ta stopka, więc nie wystaje. Jest tutaj takie miejsce, gdzie ona się chowa. Baterie, które są w zestawie, też bardzo łatwo się wyciąga. Wręcz zaskakująco banalnie łatwo. Nie? One są bardzo, i są bardzo małe i lekkie, czyli mogę je sobie wsadzić do kieszeni tylnej i bez problemu iść na sesję z drugą, nie? Także nie noszę ich w kieszeni, noszę je w torbie. Niemniej jednak wiecie, że w torbie zawsze brakuje miejsca, dlatego fajnie, że one są takie małe i lekkie. Wytrzymują zaskakująco dużo. Szybko się je wymienia, czyli w czasie sesji nie musicie paradować, tak jak ja z niektórymi lampami czasem rozłączałem to i podłączałem z powrotem strasznie długo. Tutaj to jest naprawdę fajnie, wygodnie, sensownie rozplanowane. Poza tym, jeśli chodzi o samo zasilanie, fajną opcją jest też to, że w zestawie możecie sobie dokupić przejścióweczkę, czyli zamiast baterii w miejscu, gdzie jest bateria, wpinacie to i wtedy macie zasilanie bezpośrednio ze ściany. Mega, bo takich kabli to mam pełno wszędzie. To jest ten taki sam, jak macie w ładowarce na przykład do Canona, nie? Bardzo proste. Mega. W tym systemie od Fomei dostajemy wersję TX400 i TX600 i to prezentuje ich moc, czyli ilość watosekund. 600 to jest sztos, to jest naprawdę dużo. Słuchajcie, ja używam na co dzień Profoto B10, które ma 250 watosekund i to już jest dla mnie spoko. Natomiast 600, petarda. Petarda, tylko trzeba dobrze dobrać sobie do niej softboxa. I jedyną wadą, do której bym się przyczepił przy obu tych modelach, to jaki jest uchwyt na parasolkę. Jest jakiś taki po macoszemu zrobiony, ale może dlatego, że jest kierowany po prostu na softboxy i ja też używałem ich do tej pory tylko z softboxami. Co jest bardzo fajne, to że one są na mocowanie Bowensa, czyli jest masa softboxów, nie musicie brać tego od Fomei. Możecie, jest po prostu gazylion różnych softboxów na mocowanie Bowensa. Jest to chyba jedno z najbardziej uniwersalnych moim zdaniem. Jak widzicie, światło modelujące też jest LED, nie wiem czy to widać, które też jest super. No i tak, bardzo łatwo odpalamy. Ona się, już jest gotowa, pyk. Nie? Tutaj jeszcze zobaczcie, pokażę wam to z bliska. Zobaczcie. Tutaj macie zaprezentowaną
moc, jaka została, nie? Czyli dokładnie w procentach jest podane, że został tylko 10%. Tak. Pyk. No, nie dałoby się tego zrobić prościej. Naprawdę świetne. Okej, włączmy nawet i obie. Zobaczcie, one się naprawdę szybko włączają. Tą 600 robiłem sesję z koniem, którą zaraz zobaczycie. Koń biegał, wierzgał, był nieznośny, upierdliwy i komary go jeszcze gryzły i mnie też. I w ogóle to była bardzo, bardzo trudna sesja. Dlatego zrozumcie, jak tam coś poszło nie tak, ale ja jestem mega zadowolony. Udało mi się właśnie dzięki temu zrobić kilka naprawdę fajnych fotek. Słuchajcie, firma Fomei, w ogóle firma Fomei, ja znałem ją z jakichś małych dodatków i tak dalej. Nigdy nie używałem niczego od tej firmy. Jak się okazuje, mamy to tu nawet napisane, jest z Kratca. Bywam tam, przejeżdżam tamtędy często. 4 godziny drogi z miejsca, w którym mieszkam. No... Także całkiem niedaleko. Nadajnik również świetnie zrobiony. Bardzo taki intuicyjny. Bardzo intuicyjny. Coś krótko to światło tylko świeci. Mogłoby trochę dłużej. Ale w sumie po co. Bardzo, bardzo intuicyjny. I bardzo szybko działa w lampie to, co ja tutaj ustawiam. Poza tym ma coś, czego nie ma żadna inna, przynajmniej ja nie spotkałem żadnej innej firmy, która by to miała, nawet Profoto tego nie ma. Chodzi o to, że kiedy zmieniacie na manualu na przykład, zobaczcie, ona od razu, patrzcie. A, bo tu grupę jeszcze muszę. Tak. Zwróćcie uwagę, że kiedy jestem w manualu i zmieniam parametry, to widzę tutaj, tutaj widać, że mam 1:1. Widzicie? 1:1, czyli widzę to, co zmienia mi się ewentualnie na lampie i dokładnie tak samo to się zmienia tutaj od razu, czyli w Profoto na przykład, czy w innych lampach, jakie widziałem, dokonywałem kompensacji ekspozycji. A tutaj bezpośrednio widzę, jak jest ustawiona ta lampa, czyli nie wiem, chyba jest jakiś zwrotny komunikat, który mówi o tym, co tam, jak tam ona jest ustawiona. Dla mnie to jest super sprawa i szczególnie dla osób, które zaczynają z takimi lampami, to jest super sprawa, bo będziecie mieli dużo łatwiej, dużo lepiej będziecie wiedzieli, co się dzieje i co jest ustawione na lampie. Tak samo jeśli przejdziemy w tryb TTL, one też zmieniają kolor w tym momencie, czyli tu u góry mamy taki pasek, który pokazuje, w jakim trybie lampa jest ustawiona i właśnie jeśli przechodzimy na TTL, ona jest na zielono, a jeśli przechodzimy na manual, ona jest na żółto. Dlaczego się w ogóle nad takimi kolorkami zastanawiam? Bo kiedy robicie sesję w plenerze i lampa stoi gdzieś dalej, wy się odsuwacie, chcecie zmienić te ustawienia, to widzicie po prostu bezpośrednio, co nawet z daleka, co tam jest ustawione. Czy to jest manual, czy TTL, czy wszystko jest ok. Poza tym sam wyświetlacz też jest świetny, kolorowy. Bardzo dużo tych informacji jest tam podanych. To wszystko fajnie tutaj widać. Naprawdę mega wyraźnie. Fajne jest też to, moim zdaniem, że wszystkie przyciski mamy tutaj na lampie, czyli nie wchodzicie w jakieś menu, z jakiegoś menu nie wybieracie, czy ona ma pikać, czy nie ma pikać, jak się naładuje. Włączacie to od razu tu, stąd. Pyk, wyłączyłem pikanie przy naładowaniu. Super! Nie muszę szukać i kombinować. Naprawdę w dzisiejszych czasach to już jest coraz rzadsze, a ja naprawdę lubię mieć przyciski, gdzie tylko podchodzę, tylko szybko klikam i idę dalej robić to, co robiłem wcześniej, czyli zdjęcia i nie przejmuję się jakimś tam ustawieniami. No i tutaj dochodzimy do najważniejszego elementu związanego z tymi lampami, które odróżnia je zdecydowanie od pozostałych lamp firmy Fomei. TTL w lampie studyjno-plenerowej jest naprawdę mega wygodną sprawą. Pozwala na skupienie się na fotografowanym przedmiocie. Nie musimy zastanawiać się nad ustawieniami. Wystarczy, że sobie odpowiednio skompensujemy siłę błysku lampy i wtedy bez problemu możemy albo prześwietlać, albo lekko doświetlać. Po prostu
to już jest później kwestia tego, co chcemy osiągnąć. Najważniejsze jednak, że czy model jest bliżej, dalej, czy lampę przestawimy z jednej, czy z drugiej strony, to za każdym razem przez obiektyw aparat mierzy i wysyła informacje o tym, z jaką siłą błysku znowu lampa powinna błysnąć tak, żeby efekt był zachowany idealnie. Nie chciałbym też, żeby to zabrzmiało zbyt idealnie. Zdarzają się błędy systemu TTL i trzeba się do niego przyzwyczaić. To nie jest taka sielanka. Niemniej jednak to i tak jest mega komfort, szczególnie w takiej sytuacji właśnie jak ta tego dnia, gdzie koń naprawdę był mało cierpliwy, mega cięły komary, cięły jak szalone i to on rządził tą sesją, a nie my tak do końca. W trybie manualnym nie byłoby szans, żebym zdążył ustawić światło i aparat w taki sposób, żeby ustawić sobie idealne naświetlenie. Dzięki trybowi TTL byłem w stanie mniej więcej to kontrolować, nie kombinując za bardzo z ustawieniami. Dodać też muszę, że różne lampy mają różnie działający TTL. Akurat w lampach Fomei naprawdę świetnie się spisywał. Prawie zawsze błysk był dobrany dobrze. Do tego sam nadajnik też świetnie dawał radę. Praktycznie każde kliknięcie od razu było błyśnięte. Poza tym lampy bardzo szybko się ładowały, dzięki czemu cały czas na bieżąco mogłem pstrykać serię zdjęć nawet. Co jest również super w tych lampach, to właśnie to, że mamy LED-owe światło modulujące, które pozwala nam, też je możemy jakby zarządzać sobie tutaj bezpośrednio z nadajnika. Co jest super sprawą, to to, że mogę włączyć na przykład funkcję AF, ona się wtedy wyświetla jako światło modulujące AF, co oznacza, mniej więcej to, że w momencie, kiedy ja założę ją na aparat, podłączam aparat, widzieliście to? Nacisnąłem na spust, dlatego ona się zapaliła. I teraz zobaczcie, ona się świeci, ale będzie się świeciła tylko przez chwilę, żeby nie marnować baterii. Zaraz nam zgaśnie. O, teraz... teraz słyszę, że się włączył wentylator. Wentylator jest trochę słyszalny. Bardziej niż w lampach, których ja używam. Ale nie jest to jakieś przesadnie głośne. Naprawdę jest całkiem nieźle. Więc nie czepiajmy się z góry. Ustawiłem ostrość, pyk, zgasła. I zobaczcie, znowu. Nacisnę, żeby szukał ostrości, pyk, lampa się włącza. Na chwilę. Żeby nie zeżreć za dużo baterii, zaraz się wyłączy i znowu jak będę, o widzicie, i znowu jak będę szukał ostrości, się włączy. Mega rozwiązanie, nie widziałem tego u nikogo innego, a wydaje mi się, że jest to coś bardzo sensownego. Właściwie nie wiem, czemu inni tego nie mają. Bateria wytrzymuje 280 błysków. Myślę, że dwie podczas sesji mi wystarczą. Ja tą błyskałem podczas sesji z koniem. Zrobiłem 760 zdjęć chyba łącznie, bo koń się bardzo ruszał, więc cały czas strzelałem i prawie każdy jest oświetlony. Bardzo mało było pominiętych, nieoświetlonych. Może tam co, jeśli już w trybie seryjnym robiłem, to może co któreś, co jest świetnym wynikiem. No i tak, te lampy, mimo tego, że ta ma 600 watosekund,
czyli bardzo dużo, one i tak są w stanie błyskać w trybie HSS. I ja tak błyskałem tymi lampami, robiąc właśnie tą sesję z koniem. Miałem aparat ustawiony na jedną 8000. Ja błyskałem pod słońce, co jest trudne, ale przy 600 nie ma problemu. Słuchajcie, różnica, z tego co patrzyłem, różnica ceny między tą a tą, ta kosztuje chyba, 600 kosztuje chyba 400, ta kosztuje jakoś 3600. Okej, może to nie jest najtaniej, ale słuchajcie, jakość ich jest naprawdę świetna i lampa, której ja używam, ma połowę mniej mocy, a kosztuje dwa razy tyle. Okej, to jest też inny poziom może, ale ta naprawdę niewiele odbiega. I jeśli dzisiaj nie byłbym w tamtym systemie, to myślę, że zdecydowałbym się na takie Fomei. Fajne jest też, że nadajnik wyświetla ilość naładowanej baterii. Ja w moim nadajniku mam tylko informację, że się wyładowała bateria albo że się za chwilę wyładuje. I muszę wtedy lecieć do torby, bo się nie przygotowałem. Albo do auta po baterię. A tak patrzę cały czas i wiem, co tam się dzieje, nie? Możemy sobie ustawić do 4 grup. Mamy też kanały. Każdy transmitter jest pod każdy system. Oni mają pod 4 systemy. Mają pod Nikona, Canona, Fuji i Sony. Jest coś jeszcze? Olympus już padł. Co mi się jeszcze bardzo podoba, to fakt, że lampy są wszechstronne, czyli że możemy podłączyć poza tym nadajnikiem, który jest super, możemy też podpiąć je, mamy tutaj kabel synchronizacyjny, czyli jeśli mamy jakieś stare nadajniki, ja na przykład mam Elling Chrome, które uwielbiam, dobra, nie uwielbiam, ale czasem ich używam, jak chcę połączyć kilka systemów, to naprawdę czasem się przydaje, więc nie ma z tym problemu. Mamy też fotocele. Fotocela nawet na tej sesji mi się przydała, bo raz padła mi bateria w nadajniku i używałem innej lampy, którą wyzwalałem tą lampę. I to jest fajne. Fotocela to jest takie coś dla tych z was, którzy nie pamiętają tych czasów, gdzie kiedyś w studiu normalnie się tego używało. Fotocela to jest czujnik światła, czyli ona jak widzi, że coś błyska, to też błyska. Nie, czyli zwykłym błyskiem z jakiejkolwiek lampy możemy wyzwolić tą lampę. Czego nie spotkałem chyba w żadnej lampie z takich studyjno-plenerowych, to możliwości robienia stroboskopu. Stroboskop w takiej lampie można wykorzystać ciekawie, także chodzi o to, że to w ogóle nie zabija w żaden sposób waszej kreatywności, a i są to naprawdę super lampy. Wracając do tej ceny, bo ja tak lawiruję, 400, 3600, czyli jakieś 500 zł różnicy. Jeśli ja bym miał wybierać i kupić tylko jedną dzisiaj, zdecydowanie wziąłbym 600. Słuchajcie, możecie nie wykorzystać tej mocy nigdy, ale uwierzcie mi, że są sytuacje, w której może się przydać. I wtedy wolę dodać te 500 i ją mieć, niż nie mieć, nie? Dlaczego używam systemu HSS i dlaczego tak się tym jaram? System HSS pozwala na skrócenie czasu naświetlania podczas robienia takiego zdjęcia do nawet 1/8000. Sam system lamp, wiadomo, jest ważny i daje nam dużo, ale jest jeszcze jeden element, który jest mega ważny, czyli modyfikatory, jakie możemy do nich założyć. Tu akurat macie prawie nieograniczone możliwości, bo macie system Bowensa. Firma Fomei przygotowała dla was swój system z bardzo, bardzo fajnym bardzo fajnym systemem montowania. Chodzi o to, żeby było też szybko i sprawnie, ale żeby dawało też super jakość światła. To możecie, to, tam jest powietrze w środku. Po prostu to teraz miałem rozłożone i złożyłem. To jest spokojnie wielkości parasolki, także naprawdę można to zmieścić w malutkim opakowaniu. To się chyba nazywa ten system Clickbox, czy jakoś tak. Bardzo, bardzo fajny. Zobaczcie, montujemy sobie tutaj w zależności od tego, jaki macie softbox, tyle montujecie tych uchwytów. Tu mamy fajną Octę. Octa zjawiskowe zdjęcia robi. Naprawdę robiłem nią portrety i
Niestety nie znałem, nie dostałem zgody na publikację, ale gdybym tylko dostał, to bardzo bym się pochwalił, bo już dawno nie miałem takiego dobrego systemu w rękach. I zobaczcie, to sobie założyliśmy tutaj. Bardzo fajnie. I teraz, żeby to postawić, tylko naciągamy to niebieskie. Czyli nie musimy w to wkładać siły. Nie stoimy przed modelami jak debile, męcząc się z softboxem, tylko po prostu bardzo szybciutko. Mamy gotowy, piękny, duży softbox, który swoją drogą banalnie łatwo się zakłada, bo jest szybka blokada. I słuchajcie, taka okta, raz, dwa rozłożona, naprawdę szybko, naprawdę łatwo i możecie ją wziąć wszędzie ze sobą, a przebijanie nią światła i robienie portretów to już jest istna poezja. Tego będzie mi brakowało najbardziej, jak będę musiał oddać materiał. Sprawdźmy. O, zobaczcie. Super powierzchnia. I można się do niej dostać z zewnątrz, z przodu, z tyłu. Są wejścia też, także... A? Bateria się skończyła i zobaczcie, też jest fajnie, że nie jest tak, że skończyła się i lipa i po całym jupę, tylko najpierw daje znaki, nawet, o, i dopiero teraz się wyłączyła, widzieliście? Także nawet nie robiąc nic nią wcześniej, dostajecie informację, że jest problem, Houston, we have a problem i trzeba zmienić baterię. Nie mam na zastępstwo. Zużyłem. O, widzicie? Ten efekt to właśnie jest migotanie LEDów. To pokazuje, że to jest LED, nie? Jak zmieniłbym czas, to by świeciło normalnie, ale nie chce mi się. Dobra. Także tak to wygląda z tym clickboxem. To jest naprawdę super sprawa, daje super światło. Polecam bardzo, ale jest tam masa jeszcze innych. Także podsumowując, jest to bardzo dobre światło, bardzo dobrej jakości. Świetnie wykonana, znaczy świetnie, no to jest wielkość normalnej lampy studyjnej, także po prostu jeśli ktoś z was pracował kiedyś w studiu na normalnych lampach, no to dostaje to, co normalnie ludzie mają w studiu w lampach, nie? Czyli tą samą wielkość mniej więcej. Jeśli kupujecie jakieś inne systemy, da się kupić mniejsze, ja mam o połowę mniejszy, ale dwa razy droższy. A pod względem światła, no naprawdę, naprawdę nie słodzę, nie zostawiają mi ich chyba, a mogliby. Naprawdę nie ma się do czego przyczepić, naprawdę można zrobić świetne zdjęcia i wyłączę to migotanie, bo się nie możecie na mnie skupić. To jest też super lampa, żeby zacząć, żeby wejść w te błyskanie mocnymi lampami. Jak raz zaczniecie, ja raz zacząłem już z ładnych kilka lat temu, to od tej pory błyskam każdą sesję. Obojętnie jaka by to była, wszędzie zabieram ze sobą lampę, więc fajnie jak one są kompaktowe, przenośne i nie ma z tym problemu. Nawet są paski do nich, słuchajcie, że tam są z boku uchwyty, ale noszenie na pasku takiej lampy. Ja jak już na statyw założę, to tak ją ze sobą noszę przez Kraków na przykład, nie? Zdarza się porysować auto czasem. Także sorry tym z Krakowa. To nie byłem ja na pewno. Widziałem, że inni też noszą. Okej, to tyle. Na razie trzymajcie się. Link do tych lamp dostaniecie gdzieś tam na dole w opisie. Napiszcie, co myślicie o błyskaniu lampami. Tam też link do artykułów. Robię serię artykułów na blogu cyfrowe.pl na temat błyskania właśnie w plenerze. Tam będę trochę więcej detali opisywał. Jeśli będziecie chcieli o ten film, też dajcie znać. To też taki film
zrobię, bo dużo łatwiej jest to pokazać jakby w akcji niż na filmie. Kończę już gadać, dajcie suba, lajka i łapkę w górę i w ogóle napiszcie mi, co tam byście jeszcze potrzebowali i jak wam mija sezon pandemiczny, bo u mnie się zaczyna październik i wszystkie przełożone śluby z czerwca, maja, kwietnia, wszystko teraz się zacznie dopiero. Także ja dopiero zaczynam ciężką pracę. Trzymajcie się. Cześć.